Witamy Państwa serdecznie. Mecz o mistrzostwo Ekstraligi Żużlowej. Atlas Wrocław kontra Polonia Ludwik Piła, czyli wicemistrz Polski, gości na własnym torze mistrza kraju i to będzie na pewno bardzo, ale to bardzo trudna walka, ponieważ goście walczą o tytuł mistrza Polski, a gospodarz o to, żeby się zakwalifikować do play-off, czyli do grona czterech drużyn, ale bez Roberta Saviny o tym za chwilę będzie niezwykle trudno. I skład zespołu gości. Polonia Piła, czyli Rafał Dobrucki z numerem pierwszym, z numerem drugim Robert Flis, miejsce wcześniej awizowanego Brianna Kargera, z trójką Jacek Golob. Czwórka to Andrew Smith, piątka Chris Lewis, szóstka Tomasz Kapiński, a siódemka Jarosław Hampel. Trenerem zespołu jest pan Marek Cieśla. I gospodarze Atlas Wrocław, dziewiątką, za chwilę Państwo zobaczą, Greg Hancock. Oto Amerykanin w barwach zespołu Atlasa Wrocław. I za chwilę dziesiątką Piotr Winiarz po raz pierwszy na własnym, czyli wrocławskim torze będzie miał okazję zaprezentować swoją klasę ex-rzeszowianin. Jedenastka Jacek Krzyżaniak, dwunastka Brian Andersen, trzynastka Dariusz Śleć, to jest Brian Andersen, to jest Dariusz Śleć, czternastka Andrzej Zieja, pod piętnastką Mariusz Węgrzyk. Trenerem zespołu jest pan Andrzej Koselski i za chwilę zobaczą Państwo wyścig pierwszy. Świetna pogoda, wspaniałe słońce. Ja myślę, że wielkie emocje czekają około 6 tysięcy widzów zgromadzonych na trybunach Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Jak mówiłem, ważne spotkanie dla obu zespołów. Walczy Ludwik Polonia Piła o kwalifikacje do czwórki najlepszych. Właściwie to już ma prawie pewne, ale Atlas Wrocław ciągle w tej kwalifikacji nie rezygnuje. I za chwilę wyścig pierwszy. I pracuje od mniej więcej minuty lampka bursztynowa, jak na to mówią, a w sumie dla mnie żółta błyskająca. To oznacza, że Maciek Spychała, sędzia tych zawodów, wzywa zawodników pod taśmę startową. I za chwilę wyścig pierwszy. Greg Hancock, tor pierwszy, kask czerwony. Rafał Dobrucki, żółty pokrowiec na kasku, drugie pole startowe. Piotr Winiarz, kask niebieski, tor trzeci. Robert Flis na torze czwartym. Robert Flis, który zastąpił, jak mówiłem wcześniej, Briana Kargera, uważał trener zespołu z Piły, Michaelis, że to jest lepsze dla tego zespołu, nie ma co kombinować. Podobno on jeździ niebezpiecznie, ale jednocześnie bardzo skutecznie, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało za chwilę. Greg Hancock, Rafał Dobrucki, Piotr Winiarz i Robert Flis, wyścig pierwszy. Dobrze, dobrze, Hancock, nieźle Winiarz, ale odpuścił pan Piotr i spada czwartą pozycję, z drugiej jest w tej chwili trzeci. Świetnie na treningach jeździł były zawodnik rzeszowskiej Stali, w tej chwili na miejscu trzecim na czele Greg Hancock. 3 czerwca tego roku kończył 30 lat, dokładnie w dniu rozgrywania Grand Prix w Linköping w Szwecji. Dopiero 16 miejsce w tym dniu, ale powiedział, że dzisiaj pełna rehabilitacja. On dzisiaj powiedział osłabiony zespół Atlasa do zwycięstwa i prowadzi. Greg Hancock pierwszy, Rafał Dobrucki drugi, Piotr Winiarz trzeci, atakujący zacięcie to trzecie miejsce Robert Flis. Kończą drugie okrążenie, nic się nie zmienia. Słabo, słabo ciągnie motocykl Winiarza, klubowy motocykl. On mówił, że tu mu świetnie przygotowują maszyny, ale Flis nie popuści, teraz chodzi na wewnętrzną, nie. Próbował po zewnętrznej i walczą dwie pary. Hancock Dobrucki i Flis Winiarz. Rozpoczynają, nie, a bądź rozpoczynają ostatnie okrążenie. Zagapiłem się oczywiście, wygrywa Hancock, drugi Rafał Dobrucki, trzeci Piotr Winiarz, czwarty Robert Flis. 4-2 dla gospodarzy, a więc dobrze zaczyna się to spotkanie dla Atlasa, choć myślę, że walka tak naprawdę zacznie się dopiero po mniej więcej 8-9 wyścigu. I to Państwo, powtórka wyścigu, świetne wyjście pary, znakomicie pilował krawężnika Hancock i nieźle wyszedł Winiarz, ale za szeroko i później bronił trzeciej pozycji. 4-2 dla Atlasa po wyścigu pierwszym.
za chwilę wyścig drugi, jak Państwo widzą na swoich ekranach, od prawej do lewej, czyli od krawężnika do bandy. Jacek Krzyżaniak, Jacek Golob, Brian Andersen i Andy Smith. A więc mamy rzadką okazję zobaczyć dwóch zawodników z Grand Prix. Andy Smith, Andrzej Smith, tak za niego mówią, chwilę, i Brian Andersen oraz Jacek Krzyżaniak, który ma ambicje wystąpienia w takich rozgrywkach. Jacek Golob, starszy z braci Golobów, który zaczął sezon fatalnie, nieźle, fatalnie, jest coraz skuteczniejszy. On w tej chwili już, jak Państwo widzą, za chwilę Państwo zobaczą, jak Państwo widzą Jacka Krzyżaniaka w kasku czerwonym. Jacek Golob to już przed taśmą startową za chwilę. Maciej Spychała zwolni przycisk, oto Jacek Golob, mówi o jego problemach życiowych określonych. Jest to prywatna sprawa starszego z braci Golobów. On jeździ coraz skuteczniej, a to już w tej chwili Jacek Krzyżaniak. Zły rzeczywiście początek sezonu i świetnie wreszcie mecz na jego ulubionym torze, w jego własnym mieście Toruniu. 14 punktów w 6 startach. No i wreszcie może śmiali się ze mnie, jak to mówiłem. Jacek Krzyżaniak dogadał się ze swoimi motocyklami. Być może wreszcie pokaże, na co go tak naprawdę stać. Jacek Krzyżaniak, Jacek Golob, Brian Andersen, Andrew Smith i wyścig drugi. Dobrze, 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 Krzyżaniak. Świetnie. Ale po zewnętrzny Andrew Smith i atakuje malutki, jak się mówi, o kieszonkowy Anglik. Ale w sumie w tej chwili Polak atakuje pozycję Krzyżaniaka skutecznie, ale walka między Jackiem Golobem i Brianem Andersenem. Brian Andersen zawodzi jak do tej pory, ale w tej chwili przechodzi, nie, na sekundkę tylko przeszedł Jacka Goloba. Więc mamy, proszę Państwa, przedsmak tych emocji, które nas czekają. Zdecydowany atak Brian Andersena. Jest w tej chwili trzeci, w tej chwili zamknie, nałoży się na Jacka Golowa, zrobił to Duńczyk startujący w barwach Atlasa Wrocław, ale prowadzi Andy Smith. Nie wiodł mu się do tej pory, wtedy kiedy startował w barwach Polonii Ludwika Piła. Ale to rzeczywiście świetny zawodnik, przez szereg lat walczył w finałach Mistrzostw Świata. Rozpoczęli czwarte okrążenie, Andy Smith zdecydowanie z przodu na drugim miejscu. Jacek Krzyżaniak i walczący o trzecie pozycję Brian Andersen zdobywa ten jeden punkt. Bez punktu pozostaje Jacek Golob. Remis w drugim wyścigu 3-3, 7-5 po tych wyścigach. Prowadzenie zespołu gospodarzy, czyli wrocławskiego Atlasa. A za chwilę powtórka startu do wyścigu drugiego. Niespodzianka, niespodzianka, czwarty Golob. Wydawało się, że nadrabia te straty z pierwszej części sezonu, ale jednak nie. Okazuje się, że pan Jacek psychicznie chyba jeszcze jest nie za mocny. Andrew Smith 3 punkty, 2 dla Krzyżaniaka, 1 dla Andersena. Bez punktów pozostaje Jacek Golob i 7-5, jak wspomniałem, po wyścigu drugim. I oto przed Państwa, na Państwa ekranach Chris Lewis. Za chwilę Chris Lewis z Hampelem, z Jarosławem Hampelem kontra para wrocławska Dariusz Leć i Mirosław Węgrzyk, a więc dwie zmiany. Węgrzyk zazieje, Hampel Zagapińskiego. Tego się należało spodziewać. Chris Lewis zaczynał wielką karierę w Polsce, w polskiej lidze, od startu we Wrocławiu. Wtedy właśnie miał za partnera innego wspaniałego zawodnika ze swojego klubu z Anglii. To był 92 rok, korporacja Astro ściągnęła Chrisa Lewisa. No i potem się rozwijała jego kariera. Bardzo różnie był w paru klubach, aż w końcu wylądował w zespole Ludwika Polonii Piła w miejsce nie byle kogo, Hansa Nielsena. Oczywiście tym, który partnerował wtedy Chrisowi Lewisowi, był Kelvin Tatum we Wrocławiu. To oni się postarali o pierwszą ligę, o ekstraklasę dla Wrocławia. Walka była i we Wrocławiu, i w Lesznie. Wreszcie Chris Lewis łącznie z Kelvinem Tatumem do Wrocławiowi, przepraszam za to wyrażenie, załatwili. A więc Chris Lewis, Dariusz Śledź,
Jarosław Hampel, Mariusz Węczyk, wyścig trzeci, dwóch młodzieżowców, dwóch doświadczonych zawodników, 7-5 dla gospodarzy i walka idzie w tym momencie o wszystko, ale świetnie spisują się gospodarze mimo braku Roberta Sawiny. Śledź. Wszystko jest świetnie, ale źle. Po prawej stronie Węgrzyk. Trzeci Chris Lewisa prowadzi Jarek Hampel. Wielki talent polskiego żużla. Świetny ubiegły sezon. Gorszy początek tego. I powoli wraca do wspaniałej formy. A tu walka o drugie miejsce. Jarek Węgrzyk. Przepraszam, Mirosław Węgrzyk oczywiście i Chris Lewis. Mariusz Węgrzyk, trzeci, drugi Węgrzyk, trzeci Chris Lewis i czwarty Dariusz Lech. Atak śledzia próbował sygnalizować po zewnętrznej, a próbował motocykle przez cały sezon i na trzecim miejscu Dariusz Lech. Poniedziałek w stole kłodce z Gregiem Hancockiem ćwiczyli swoje motocykle. Obaj w tej chwili mają jawy, a w zeszłym sezonie GM-y. Czwarte obciążenie kończy się wyścig trzeci, wygrywa Hampel, drugi Węgrzyk, trzeci Dariusz Lech po świetnym ataku po zewnętrznej i czwarty Chris Lewis, drugi z rzędu remis 3-3 i prowadzenie zespołu gospodarzy 10-8, więc to zwiastuje ogromne emocje, gospodarze się nie poddają, myślę, że czeka nas na tym torze być może niezbyt twardym, choć wygląda na wyjątkowo równy, wielka walka. I to atak Mariusza Węgrzyka na pozycję Hampela i z zewnętrznej strony atakuje Dariusz Śledź. Jeszcze teraz się nie udało, ale przy następnym obrążeniu, przy następnym wyjściu z łuku Dariusz Śledź wyprzedził Chrisa Lewisa i skończyło się to remisem 3-3. Jarosław Hampel, wspaniały pierwszy start. Widać, że od razu spasowałeś się z torem. No tak, wydaje mi się, że spodobałem się z torem. W pierwszym biegu udało mi się wygrać. Właściwie tor jest bardzo dobrze przygotowany. Niemniej jednak to był tylko mój jeden bieg. Do końca jeszcze mam 4 biegi. Przeciwnik jest dzisiaj bardzo wymagającą drużyną, bardzo dobrą, także będę starał się skupić na każdy bieg i pojechać tak jak w tym moim pierwszym biegu. Jak to jest? Coraz częściej mówi się, że Piła to zespół wyjazdów. Czy faktycznie lepiej Wam się jeździ na cudzych torach? Trudno powiedzieć. Akurat razem cała drużyna wraz z naszym trenerem Markiem Cieślakiem trenujemy. Właściwie trener Marek Cieślak przekazuje nam wskazówki o danych torach innych, także to nam bardzo dużo pomaga i właśnie walczymy na tych innych torach i to jest właściwie taka zasługa naszego trenera, gdzie mówi nam powiedzieć, wytłumaczyć jak jechać. To dla nas bardzo ważne. Czy jesteś zadowolony z dotychczasowego przebiegu w Twoim wykonaniu sezonu? No nie bardzo, nie jestem zadowolony, ponieważ nie wszystkie mecze mi wychodziły, wręcz przeciwnie, większość meczy była taka że w ogóle nie chcę wspominać. No cóż, ale jadę dalej, staram się zapomnieć o tym, co było, jechać cały czas w przód i z nadzieją, że z meczu na mecz będzie lepiej. Trzymamy kciuki, dziękuję bardzo. Rafał Dobrucki, Jacek Krzyżaniak, Robert Flis, Brian Andersen, wyścig czwarty, tylko dwupunktowe prowadzenie gospodarza, więc nic się jeszcze w tym meczu tak naprawdę nie zdarzyło, ale trzeba podziwiać postawę atlasowców bez Roberta Flisa. Patrzy w kierunku sędziego Macieja Spychały i Jacek Krzyżaniak ma jakieś pretensje do Rafała Dobruckiego. Być może zbyt blisko stoją tej linii, która odgranicza dwa tory i za chwilę na pewno będzie sędzia interweniował w tej sprawie. Ale tak naprawdę to jeszcze wszystko przed nimi. Byleby się to wszystko dobrze skończyło, byleby nie odnieśli kontuzji. Państwo sami wiedzą, Rafał Dobrucki pojedzie tu 1 lipca jako prawdziwy, normalny uczestnik Grand Prix. Wrocław będzie mu sekundował, w związku z tym bardzo chcemy, żeby wszystko dla Rafała w tym meczu skończyło się dobrze, choć we Wrocławiu kibice życzą Atlasowi jak najlepiej. Dobrucki, Krzyżaniak, Andersen, Flis i jedziemy w wyścigu czwartym.
Świetny start Dobruckiego, strzelił się w taśmę, można tak to powiedzieć. Drugi Andersen, trzeci Krzyżaniak, a czwarty Robert Fritz. Długo kombinowali przed taśmą startową, długo kombinowali, aż wreszcie jak poszła w górę, to Rafał Dobrucki zrobił to, co robi inteligentny, obdarzony wspaniałym refleksem zawodnik. Wystrzelił jak z katapulty i prowadzi, a na miejscu drugim Brian Andersen, trzeci Jacek Krzyżanek i rezygnuje z dalszej jazdy Robert Fliss. To nie jest efekt motocykla, po prostu pan Robert uznał, że nie ma o co walczyć, nie ma z kim walczyć. Będzie trzeci z rzędu remis 3-3 i prowadzenie cały czas gospodarzy dwoma punktami. Ja myślę, że nikt teraz nie będzie atakował pozycji rywala, który go wyprzedza. Po prostu szkoda opon, to jest taki niuans tych zawodów żużlowych, że nie warto zdzierać opon, trzeba poczekać na to, co się zdarzy. Wtedy, kiedy trzeba będzie te opony wykorzystać do maksimum, wygrywa zatem Rafał Dobrucki 3 punkty, 2 dla Briana Andersena, 1 dla Krzyżaniaka. Bez punktu pozostaje Robert Fliss. Jak mówiłem, po raz trzeci rzędu remis 3-3, 13-11 prowadzenie gospodarzy. I za chwilę zobaczą Państwo powtórkę startu wyścigu, czwartym wyjścia bezpośrednio spod taśmy. Wspaniały start Rafała Dobruckiego. I kolejna zmiana w zespole wrocławskim, oczywiście nie Marek Będzik, być może to moje, że tak powiem, podniecenie zawodowe zadziałało. Oczywiście jest to Mariusz Będzik, który stoi przed taśmą startową, pojedzie w kasku niebieskim z toru trzeciego, a jego partnerem będzie Dariusz Śleć, to jest wyścig piąty. Para zespołu gości Andrew Smith i Jacek Golobka, biały i żółty. Kasku żółty na torze czwartym, na czwartym polu startowym Jacek Golob, Andrew Smith, Andrzej Smith, jak mówiłem, jak oni mówią, na drugim polu startowym. Świetny występ w pierwszym wyścigu Anglika, który załatwił sobie, tak to trzeba szybko określić, polskie obywatelstwo, polska licencja żużlowa. Jeździł do tej pory beznadziejnie, a dzisiaj w pierwszym wyścigu zaprezentował się fantastycznie. Kopie, Andy Kopie, to jest doświadczony zawodnik, w ogóle sympatyczna niezwykle postać. Życzymy mu jak najlepiej, oby dojeździł do końca Grand Prix w dobrej formie. Dariusz Śledź, Andrew Smith, Mariusz Węczyk, Jacek Golob, wyścig piąty przy dwupunktowym, przepraszam, prowadzeniu zespołu gospodarzy. Dobrze gospodarze, bardzo dobrze. Przede wszystkim Węczyk, świetnie wyszedł Węczyk. Spojrzał, gdzie jest Dariusz Śleć. On u nas przez moment na miejscu drugim, ale pięknie na miejscu trzecim. A na drugiej pozycji Jacek Gola. Andy Smith, jak mówiłem, on potrafi wszystko. Wygrać z każdym i przegrać, także nawet juniorem. Póki co układa się to na 4-2 dla gospodarzy. Rozpoczęli drugie okrążenie. Węczyk, Golob, Śleć i Smith. Ale atakuje Jacek Golob, zawzięcie atakuje Mariusza Węczyka. Raz po prawej, raz po lewej. Odpuszcza trochę wewnętrzną krawężnik i wtedy wchodzi Śleć. Ale chyba jednak nie da rady. Próbował motocykl przez 2 dni. Wydawało się, że wszystko jest dobrze, że spasował się tym torem, że wreszcie zrozumiał, na czym polega praca jego silników, ale chyba jednak nie. Choć w tej chwili broni fantastycznie swoje trzecie pozycji przed Smithem. Kończą czwarte i ostatnie okrążenie zarazem wyścigu piątego i wygrywa Węczyk. Drugi Jacek Golob, trzeci Dariusz Śleć, czwarty Andy Smith. 4-2, drugie zwycięstwo gospodarzy w tym stosunku. Po raz pierwszy udało się to w wyścigu pierwszym i po 5 gonitwach 17-13, 4-punktowe prowadzenie gospodarzy. Powtórka wyścigu piątego, widzą Państwo, fantastyczny start.
Mariusza Wędrzyka. Niezłe wpasowanie się w ten układ Śledzia, ale także Jacek Golot nie przegapił swojej szansy na 2 punkty. Tak zwany Joker, Jarosław Hampel w miejsce Tomasza Kapińskiego. Podobny manewr, jaki wykonuje Andrzej Koselski z Mariuszem Wędrzykiem i jest wyścig 6. Z toru pierwszego w kasku niebieskim pojedzie Piotr Winiarz. Jego partnerem będzie jadący w kasku czerwonym z trzeciego pola startowego Greg Hancock. Para zespołu gości Ludwika Polonii biła to Chris Lewis, kask żółty. Drugie pole startowe Jarosław Hampel, kask biały, tor czwarty. Greg Hancock jeździ na co dzień także w Coventry, w Szwecji również, ale w Coventry w Anglii podczas meczu z Bellevue. 9 punktów, 2 świetne start, 1 gorszy i 2 beznadziejne. No właśnie tak jest podobnie we Wrocławiu. Raz się coś udaje Gregowi, było mistrzowi świata, a raz nie. Kibice we Wrocławiu marzą o tym, żeby mu się udawało cały czas. Kibice w Polonii biła oczywiście, żeby było zupełnie inaczej. A więc Piotr Winiarz, Chris Lewis, Greg Hancock, Jarosław Hampel i woła Jacek Wasiukiewicz, kierownik startu zawodników przed taśmę startową. Za chwilę Maciej Spychała dzwoni przycisk, pójdzie taśma w górę i gospodarze prowadzący 4 punktami uzyskają szansę być może na to, żeby nie stracić tej przewagi. Oni walczą o wszystko w tym momencie. Polonia piła, Ludwik Polonia piła jest ciągle przed nimi bardzo do przodu. Ale tym razem świetnie Chris Lewis i świetnie po prawej stronie Jarosław Hampel, ale jeszcze lepiej Greg Hancock. No, wreszcie zaimponował ten człowiek, który skończył 3 czerwca 30 lat, który, jak powiedziałem, nie spisał się zbyt dobrze w Grand Prix Szwecji w Linköping, a ciągle marzy o tym, by być na topie. Nie spisał się dobrze, był 16, jest na czele. Greg Hancock pierwszy, Jarosław Hampel drugi, Chris Lewis trzeci i Piotr Winiarz na miejscu czwarty. 2 okrążenia poza nimi. Spojrzał, jak Państwo widzieli, Greg, gdzie jest jego partner. Już teraz wie, że nie może się oglądać, że nie może kombinować, wieść swojego partnera, coś spróbować. On musi umykać do przodu, ponieważ młodziutki Pilanin, niesamowicie uzdolniony i mu nie daruje, ale teraz... A! No rzeczywiście, zakopał się przed taką rynnę. Chris Lewis stracił 3 pozycję. Na ostatnim okrążeniu rezygnuje. Wygrywa Greg Hancock, drugi Hampel, trzeci Winiarz. A Chris Lewis rozczarowuje po raz wtóry. Nie zdobywa punktów. To jest rzeczywiście ogromna niespodzianka, więc 4-2. Po raz trzeci gospodarze wygrywają w tym stosunku. 3 razy remisowali i w tej chwili przewaga wynosi już 6 punktów, 21 do 15 i będzie mógł skorzystać trener Marek Cieślak oczywiście z rezerwy taktycznej, ale kogo wpuścić, by poprawił ten bilans. Andrzej Zieja, dzisiaj z pozycji rezerwowego byłeś pod numerem 6, ale zastępuje cię Mariusz Węgrzyk, ale chyba także mocno się denerwujesz, obserwuję odpoczynania kolegów z boku. No na pewno denerwuję się więcej chyba niż oni. Miałem wyjechać w pierwszym biegu, nie wyjechałem, no ale myślę, że to dla dobra drużyny. Mariusz spisał się znakomicie, brakuje nam Roberta Sawiny bardzo mocno, no ale myślę, że będziemy walczyć i uda nam się wygrać. Chyba mało kto wierzył, że bez Sawiny będziecie potrafili uzyskać już dość wyraźną 6-punktową przewagę z Piłą. No, na pewno myśleliśmy, że będzie trudniej o wiele bez Roberta. No, ale myślę, że skład drużyny jest wyrównany i tam dajemy sobie radę. Andrzej, świetnie spisujesz się w rozgrywkach juniorskich. Gorzej idzie w drużynie. Jakie są przyczyny? No, przede wszystkim Ekstraliga jest bardzo, bardzo ciężka w tym roku i myślę, że jeszcze nie dorosłem do Ekstraligi. Drużyna w młodzieżowych rozgrywkach jest inaczej, zdobywam punkty, no jest lepiej. O co więc powalczysz wśród juniorów?
pewno chciałbym walczyć, chciałbym na razie dojść do finału Mistrzostw Świata Juniorów, następnie do finału Mistrzostw Polski Juniorów indywidualnych. No na razie chyba tylko tyle. W takim razie życzymy Ci tego, osiągnięcia celów. Dziękuję bardzo. No i Państwo widzą i rezultat tego spotkania, indywidualne zdobycze zawodników. Podobno Andrzej Zieje miał być, ale ja widzę doskonale, że na torze pierwszym jest Mariusz Węgrzyk. Znam jego sylwetkę i jego skórę, także to jest na pewno Mariusz Węgrzyk. W związku z tym w wyścigu siódmym zobaczą Państwo na torze pierwszym Mariusza Węgrzyka. Jego partnerem w zespole jest Dariusz Śledź, jadący z trzeciego pola startowego. Drugie i czwarte to są Robert Flit i Rafał Dobrucki. Węgrzyk doskonale do tej pory się spisuje. Ja myślę, że po tym jego złym występie w ćwierćfinale Mistrzostw Polski indywidualnych nikt nie liczył na taki dobry występ Super Mario w tym dzisiejszym spotkaniu, ale jednak to jest człowiek z charakterem młody, ale już bardzo, ale to bardzo dojrzały żużlowo. A Dariusz Śledź, 13 na plastronie, ale on wie, że od jego postawy bardzo wiele w tym meczu zależy. A jednocześnie Robert Flitz, który do tej pory bardzo skutecznie punktował dla zespołu, czyli jednak, przepraszam, pojedzie za Flitza Hampel. Jak się okazuje jednak, Jarosław Hampel, 6 punktów przewagi dało szansę Markowi Cieślakowi na zmianę. Jarosław Hampel w takim razie w kasku białym, to już w tej chwili widzę, i w kasku żółtym. W kasku żółtym Rafał Dobrucki, a więc zapowiada się to arcyciekawie. Oto Jarosław Hampel wpisuje się rzeczywiście fantastycznie do tej pory. Zwycięstwo w pierwszym starcie, drugie miejsce w drugim jego wyścigu. Po bardzo, ale to bardzo złym początku ligowym i nie tylko. Młodziutki Jarosław Hampel znowu w wielkiej formie. A więc Mariusz Węgrzyk, Jarosław Hampel, Dariusz Śledź, Rafał Dobrucki i wyścig siódmy. Oj, źle, chyba źle. Obrazi się na mnie Maciek Spychała. On źle puścił ten wyścig. Wypuścił taszkę w górę, kiedy się czaili goście i oni to wykorzystali fantastycznie. Hampel pierwszy. Na drugim miejscu Dobrucki. Trzyma ta para Bilska, te dwie pierwsze pozycje, a myślę, że zbyt doświadczony mimo młodego wieku jest Rafał Dobrucki, żeby popuścił tę zewnętrzną część toru, a Hampel będzie trzymał małą, czyli krawężnik, i oni nie popuszczą. To będzie 5-1 Ludwika Polonii. Biła trzeci Dariusz Śledź, czwarty Węgrzyk. Dali się zaskoczyć pod taśmę, myśleli, kombinowali, co zrobić z tymi motocyklami. W tej chwili już się w ogóle Wrocławia nie liczą w tej walce, a na Państwa ekranach Rafał Dobrucki. I tak szczerze życzymy mu wszyscy, nie tylko we Wrocławiu, wszyscy w Polsce, by było tak dokładnie 1 lipca, kiedy Rafał będzie startował w Grand Prix Polski. Tu na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu kończą ostatnie okrążenie. Wygrywa Dobrucki, 3 punkty dla niego, 2 dla Hampela, 1 dla Śledzia. Bez punktu pozostaje Węgrzyk. I tym razem super udany rewanż zespołu gości. 5-1 dla Ludwika Polonii Piła. Już tylko 22-20, czyli tylko dwupunktowe prowadzenie zespołu Atlasa Wrocław. Zasłużone gratulacje. Spisali się w Pilanie znakomicie. Sami Państwo widzą, jak wystartował Hampel. A po zewnętrznej, tego już nigdy nie popuszcza, Rafał Dobrucki jedyny się znajduje na tak wspaniałej pozycji. 5-1 dla Ludwika Polonii Piła. A więc wyścig 8, Jacek Golob, Andrew Smith, pierwsze, trzecie pole startowe dla zawodników gości, czyli drużyny Ludwika Polonii Piła, Greg Hancock, Piotr Winiarz, drugie, czwarte pole startowe to oczywiście atlasowcy, czyli gospodarze. Walka jakby zaczęła się od nowa po tym poprzednim wyścigu, 2 punkty przewagi, czyli prawie blisko remisu. I Greg Hancock, który do tej pory wreszcie jedzie tak, jak do tego oczekiwali i szkoleniowcy zespołu wrocławskiego, i prezesi Czarnecki i Rusko, pewno nie popuści. On się spasowywał z tym torem i z tym motocyklem, właściwie z dwoma, trzema motocyklami, które próbował
poniedziałek i wtorek. Później pojechał na mecz na Wyspy, wrócił tutaj wczoraj. Jeżeli on nie pojedzie dobrze, to na pewno nie ma co marzyć o sukcesie bez Roberta Sadiki. A więc Jacek Golob, Greg Hancock, Andrew Smith, Piotr Winiarz, a wyścig ósmy przy dwupunktowym prowadzeniu zespołu gospodarzy. Świetnie Hancock, znowu się strzelił w taśmę, a on to robi rewelacyjnie. Spojrzał, to wykombinował Jacek Golob. Jest pierwszy Hancock, drugi Golob, trzeci Winiarz, a na czwartym miejscu Andrew Smith. Andrew Smith zaczął od zwycięstwa, a później w drugim swoim starcie nie przywiózł żadnej zdobyczy punktowej, a w tej chwili znowu na miejscu czwartym, ale szeroko Winiarz odpuścił na chwilę. Ciągle zachowuje wrocławianin rodem z Rzeszowa. Obejrzał się w tej chwili, gdzie jest tego rywal i jedną punktową zdobycz. Zdecydowanie z przodu Greg Hancock. No to wreszcie jest ten zawodnik, którego chcą oglądać Amerykanie, nie tylko Wrocławianie, Amerykanie. No to na całego świata, przecież to jest były mistrz świata, ale odpuszcza, mocno, szeroko jedzie. A Winiarz szuka przyczepnego miejsca, ale szuka go także Andrew Smith. No i to, a przed chwilą mały błąd popełnił Jacek Golob, ale tak dojadą do końca, będzie pierwszy Greg Hancock, to będzie 3 punkty, 2 dla Jacka Goloba, 1 dla Winiarza, bez punktu Andy Smith. A więc mamy po raz w tej chwili już trzeci wygraną, 4 do 2 gospodarzy. Były 3 remisy, 1 podwójne zwycięstwo drużyny pary zespołu Ludwika Polonii Piła. 4 do 2 dla Atlasa i 26 do 22. Przewaga gospodarzy wzrasta do 4 punktów, ale to jest nic. To wystarczy wygrana podwójna w następnym starcie polonistów i znowu będziemy blisko walki o wszystko. Oto Jacek Krzyżaniak, 2 punkty w pierwszym starcie, 1 w drugim, w sumie 3 punktowa zdobyć. Niby nie najgorzej, ale w sumie nie najlepiej także, biorąc Państwo pod uwagę jego starty na swoim własnym torze w Toruniu. Wtedy zdobył 14 punktów w 6 wyścigach i dzisiaj na niego na pewno liczył Andrzej Koselski i teraz nie może dawić. Zawodzi na pewno Chris Lewis, czołowy zawodnik Grand Prix, tegorocznej Grand Prix, także paru poprzednich edycji. Jak na razie 2 starty i zupełnie bez punktów. Kask niebieski, pierwsze pole startowe, Brian Andersen, kask czerwony, trzeci tor, Jacek Krzyżaniak, kask biały, to na pewno będzie Jarosław Hampel, kask biały, drugie pole startowe, jak mówiłem, Chris Lewis jedzie na czwarte pole startowe, na to czwarty, blisko tej taki już w tej chwili bezpiecznej, kiedyś ta banda drewniana źle się kojarzyła, w tej chwili są to miękkie deski, wpada się w to lepiej jak w siatkę, w związku z tym nie ma wielu niebezpieczeństw. I oto, jak mówiłem, w kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak. Bardzo ważny wyścig. Jeżeli Chris Lewis się nie przełamie, to dobrze rokuje gospodarzom. Teraz Jacek Krzyżaniak wreszcie powinien udowodnić, że także na własnym torze potrafi walczyć skutecznie o punkty. Brian Andersen, Jarosław Hampel, Jacek Krzyżaniak, Chris Lewis i wyścig 9. Bardzo równo, ale dobrze gospodarze, no właśnie. I na czele Krzyżaniak, po zewnętrznej jednak bardzo mocno Chris Lewis, no wreszcie pokazuje, co to znaczy być w czołówce Grand Prix, ale ostatni Hampel, tu do końca będą ostro walczyli, nawet o 1 punkt i przyblokowany Hampel przez Andersena, którego ciągle motocykle nie chodzą tak jak powinna i chyba i on po tej zwłaszcza kontuzji w czasie meczu ligowego w Częstochowie nie jest zawodnikiem prezentujący pełnię formy, tej formy, którą pamiętają wszyscy kibice Żużlowi 97-98 roku.
a więc prowadzi Chris Lewis, drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci przegrywający przez moment, już w tej chwili nie, chciał powiedzieć przez dłużej, Ben Anderson, jednak przegrywający Jarkiem Campbellem, to trzecią, tę trzecią pozycję, przepraszam, Duńczyk. A młodzieżowiec Polonii, Ludwika Polonii, piła spisuje się w ogóle fantastycznie. Mówiłem, niewyraźny początek sezonu, kończąc bardzo złożony, będzie 4-2 dla zespołu gości. Po zwycięstwie Chrisa Lewisa, drugi Jacek Krzyżaniak, trzeci Jarosław Campbell. Myślę, że gwizdy są niepotrzebne, po prostu atakuje młodość. A Brian Anderson właściwie prezentuje to, co pokazywał od początku sezonu, za kiedy Państwo zobaczą powtórkę startu. 4-2 dla zespołu gości i 28-26, zaledwie dwupunktowe prowadzenie zespołu gospodarzy. Jacek Golub, 0 punktów, 2 punkty, 2 punkty. Czy jest Pan zadowolony z dotychczasowego dorobku? Tak, jestem zadowolony. Troszeczkę gorzej się powiodło w pierwszym starcie. Nie wygrałem startu, dlatego przyjechałem czwarty. A już później było dobrze. Z Gregiem Hancockiem przegrałem. I nie pamiętam z kim jeszcze, ale 2-2 jest to dobry wynik. Trener zdecydował się w ostatniej chwili zamienić Kargera. Stawił Flisa. Flis nie jeździ dobrze. Jakie są przyczyny słabszej jazdy tego zawodnika? Maszyny? No nie wiem, nie. Naprawdę nie wiem dlaczego. Może pojedzie w następnych biegach lepiej. Może miał 2 biegi gorsze. Może pojedzie lepiej jeszcze dzisiaj. Jak Pan ocenia ten dotychczasową część sezonu w swoim wykonaniu? Chyba tak trochę w kratkę. To znaczy, ja jestem bardzo zadowolony z tego sezonu, jak dotychczas. Początek był gorszy, teraz już jest całkiem dobrze. No, by było tak dalej. Mecz jest bardzo wyrównany. Jak Pan sądzi, jakim skończy się wyniki? No, myślę, że remisowo. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia w kolejnych wyścigach. Dziękuję. 28-26 prowadzenia Atlasa Wrocław z Ludwikiem Polonią. Widzą Państwo indywidualne zdobycze zawodników, a za chwilę wyścig 10 z udziałem Andrew Smitha i Rafała Dobruckiego. To para zespołu Polonii Piła, tor pierwszy i trzeci, i Piotr Winiarz, Dariusz Śledź to oczywiście gospodarze. Chciałem powiedzieć, Andrew Smith, Andrzej Smith, jak mówią w Polsce, jeździ w tym sezonie wyjątkowo kiepsko, także w Grand Prix, ale przede wszystkim nie tylko w Lidze Polskiej, także angielskie w zespole Bellevue. W meczach przegranych w Lidze Angielskiej z Peterborough zdobył punktów 5. W meczu przegranym z Wolverhamptonem, właściwie zremisowanym, przepraszam, zdobył punktów 4. W meczu wprawdzie wygranym, ale jednak, że się spisał z Coventry, wcześniejszym zdobył punktów 4, a więc Andy Smith to jest dzisiaj zawodnik taki co najwyżej średni. W takim razie Andrew Smith, Piotr Winiarz, Rafał Dobrucki, Dariusz Śledź, wyścig 10. Bardzo ważny, jak każdy w tym spotkaniu, jak każdy w tych rozgrywkach. Nie ma wyścigów nieważnych, nie ma meczów nieważnych. Często kończą się te spotkania remisem. O tym mówił Jacek Golub. Przewiduje remis. To rzeczywiście byłaby dramaturgia niesamowita. Gospodarze, mimo braku stawiny, liczą na zwycięstwo, ale myślę, że także Marek Cieślak, prowadzący zespół z Piły, liczy na wygraną swoich podopiecznych. A więc wyścig 10. Dobrze Winiarz, ale dał się zamknąć, no i w tej chwili 5-1 dla gości. Walka między Winiarzem i Dobruckim. Dobrucki drugi, ostatni Dariusz Śledź. Za to naprawdę nieźle te zawody, ale w tej chwili już nie istnieje. Prowadzenie Dobruckiego, Andy Smith. To jest taka para, która potrafi pojechać dokładnie na to, żeby nie przepuścić Wrocławian. Walczy Piotr Winiarz, a bardzo mi się podoba ten zawodnik, który przez cały rok nie występował na torach ligowych Polski, żeby nie powiedzieć, że gdzie indziej także. I on obiecywał, że on dzisiaj spróbuje, ale za szeroko, nie ma na to najmniejszych szans, żeby w ten sposób próbować choćby przedzielić znakomitą parę zespołu gości Andy Smith, Rafał Dobrucki. Dobrucki po zewnętrznej, Smith piluje krawężnika.
zaczęli ostatnie okrążenie i to będzie 5-1 dla Ludwika Polonii Piła, tu się po prostu niczym złego gościom zdarzyć nie może, ale ciągle walczy, niesamowicie mocno walczy Winiarz, ale nie miał na to żadnej, a powiedziałem żadnej szansy wcześniej, żeby cokolwiek zmienić, więc po raz drugi w tym meczu 5-1 zespołu gości i po raz pierwszy w tym spotkaniu prowadzenie Ludwika Polonii Piła 31-29. No i rzeczywiście w tym momencie wychodzi jak bardzo brak Roberta Sawiny w zespole Wrocławia. Jak słyszę, jak Krzysiu Hołyński mówi, to niezwykle ważny wyścig, to ja myślę, że on po prostu kłamie. Wszystkie są niesamowicie ważne. Mariusz Będzyk, miejsce Andrzeja Ziei, Jarosław Hampel w kasku białym pojedzie z toru pierwszego, zastąpi Tomasza Kapińskiego, tak jest od początku tego spotkania, oprócz tego Jacek Golob i Jacek Krzyżanek. Pierwszy, trzeci tor dla zespołu gości. Na pierwszym torze startowym jedzie Jarosław Hampel, na trzecim, Jacek Golob, a para zespołu gospodarzy Jacek Krzyżaniak i Mariusz Węgrzyk, kask niebieski, Krzyżaniak, kask czerwony. Jakaś narada przed chwilą przed wrocławianami, jak Państwo widzieli, coś tam ustalali Krzyżaniak z Węgrzykiem, ale ustalenia wszelkie wezmą, przepraszam za określenie, w łeb, jeśli spod taśmy goście wyjdą szybciej oni. Oto w kasku żółtym Jacek Golob. Zaczął średnio, bez punktu, później dwa razy drugie miejsce, dwa punkty i powiedział, jesteśmy dobrzy, dopiero zacząłem walkę o wszystko. A więc wyścig 11 i rzeczywiście walka o wszystko. Podniosła Hampela Węgrzyk pierwszy, a na czwartym miejscu, niestety na czwartym dla gospodarzy Krzyżaniak. No i w tej chwili będzie trwała walka do końca. Jacek Golob drugi, Hampel trzeci, obejrzał się Węgrzyk, sprawdził, gdzie jest jego kolega i partner z drużyny, a ten partner jest bardzo daleko. Znowu jeździ tak jak na początku sezonu, po orbicie, czyli po szerokiej, zostaje z tyłu. Hampel przed nim, na miejscu drugim Golob, a prowadzi Mariusz Węgrzyk. Krótkotrwały entuzjazm na widowni, jeśli w tej chwili gospodarze nie nadrobią choćby tych dwóch punktów, jeśli Węgrzyk oczywiście obroni tę pierwszą pozycję, a Krzyżaniak nie przejdzie Hampela, będzie bardzo, ale to bardzo ciężko w ostatnich czterech wyścigach wrocławianom, bo rozpoczęli ostatnie okrążenie, prowadzi Węgrzyk, broni się przed atakami Jacka Goloba, trzeci Hampel, czwarty Krzyżaniak i już tak zapewne dojadą do samego końca. 3 dla Węgrzyka punkty, 2 dla Jacka Goloba, 1 dla Hampela. Bez punktu pozostaje Jacek Krzyżaniak, a więc remis 3-3. I w dalszym ciągu dwupunktowe prowadzenie zespołu Ludwika Polonii Piła 34-32. Przed taśmą startową Brian Andersen pojedzie z drugiego pola startowego w kasku niebieskim. Towarzyszy mu Greg Hancock. 3 starty, 3 zwycięstwa. Dzisiaj rzeczywiście we wspaniałej formie Amerykanin. I być może da szansę gospodarzom na to, żeby jeszcze myśleć o dobrym rezultacie. Para zespołu gości Robert Fliss, kask biały, pierwsze pole startowe. Chris Lewis, kask żółty, bardzo nierówno jeżdżący. 2 porażki absolutne. Nawet pół punktu nie zdobył, a potem 3. Także być może przed tymi nominowanymi wyścigami dopiero się wszystko zacznie jakby od nowa. Robert Fliss,
Brian Anderson, Chris Lewis i Greg Hancock. Wyścig 12, a później 3 minuty dominowany i zobaczymy, dla kogo to, które świeci to słońce, dla kogo ona tak naprawdę na końcu zaświeci. Oto Greg Hancock. A to Brian Anderson, jak do tej pory wybitnie zawodzi. Wszyscy liczyli na to, że to będzie bardzo silny punkt zespołu Kozłowskiego. Mówiło się o jakichś tam kantach z KSM-em. Nieprawda, wszystko było ok, natomiast Brian Anderson nie jest do końca ok. Chris Anderson, Lewis Hancock, jak mówiłem, wyścig 12. Widzą Państwo, jak bardzo nerwowo i w tej chwili patrzy Robert Blitz. Co ja tu mogę wykombinować do tej pory? Nie miał okazji, by pojechać przyzwoicie, a to zawodnik, który jeździć naprawdę potrafi. Lepszy start pary zespołu gospodarzy. Hancock pierwszy, a trzeci w tym momencie Węgrzyk. Ostatni, rzeczywiście ostatni, chciałem powiedzieć, Blitz. Niepotrzebnie go skreślałem. Ostatni jest Chris Lewis. O Chrisie się mówi, że jeździ bardzo niebezpiecznie, że potrafi wsadzić w tak zwany płot zawodnika zespołu przeciwnego, ale okazuje się, że to nieprawda. Po prostu jest nadzwyczaj ambitny. Węgrzyk szeroko atakuje go, po wewnętrznej. Andersena zaatakował po wewnętrznej Chris Lewis i odebrał punkty zawodnikowi wrocławskiemu. Brian Andersen w tej chwili na czwartym miejscu jeździ się rzeczywiście podobnie jak wcześniej w całym sezonie fatalnie. A więc nie udało się wrocławianom nadrobić straty. Greg Hancock pierwszy, ostatni Andersen, drugi Robert Blitz, trzeci Chris Lewis. Zresztą to nie miało znaczenia, kto przyjedzie na zespole gości na drugim, kto na trzecim miejscu. Remis 3-3 i 37-35. Prowadzenie zespołu Ludwika Polonii Piła przed pierwszym z wyścigów eliminowanych, czyli wyścigiem 13. Rafał Dowrócki, chyba nie byłoby tak nerwowo, gdyby lepiej jechał wasz asatutowy Chris Lewis. Tak, no, jedzie poniżej oczekiwań chyba trenera i swoich na pewno też. No, może na ten decydujący moment się zepnie i pokaże klasę. Ale te dwa ważne punkty przewagi przed biegami nominowanymi macie. No, bardzo dobrze. Prowadzimy jeszcze kilka biegów, wszystko będzie jasne. Mam nadzieję, że na naszą korzyść. Chyba ze swojej postawy może być pan w 100% zadowolony. Tak, rzeczywiście. Jeszcze nie będę nic mówił, nie chcę zapraszać. Ale nie ma co ukrywać, że tor we Wrocławiu panu leży. Tutaj osiągał pan spore wyniki. Tak, rzeczywiście. Tor we Wrocławiu jest torem, na którym można powalczyć i nie decyduje tylko i wyłącznie start. To jest bardzo ważne. No, jest zawsze dobrze przygotowany. To jest równie ważne. Także myślę, że będzie sprzyjał mi dalej. Trzymamy kciuki za kolejne efektowne jazdy w pana wykonaniu. I pod taśmą startową witamy Mariusza Węgrzyka. Za chwilę dojedzie pod tę taśmę jego partner klubowy Brian Andersen. Para zespołu gości to są Jarosław Hampel w kasku żółtym i Robert Pis w kasku białym. Pierwsze i trzecie pole startowe dla gospodarzy. Drugi i czwarty tor to zawodnicy Ludwika Polonii Piła. Zaczyna się akt najważniejszy, wyścigi nominowane. No i te zmiany regulaminowe, które pozwalają na to, żeby zawodnicy jechali na przykład dwa razy pozornie ci słabsi. Hampel i Węgrzyk jadą w wyścigu 13. Być może to będzie wyścig rozstrzygający.
dwupunktowe prowadzenie zespołu z Piły 37-35. Przy słabej formie Smitha, średniej Lewisa oraz nieobliczalnym Hancocku wszystko się później może zdarzyć. A więc Brian Andersen w kasku czerwonym, w kasku żółtym. Jarosław Hampel w kasku niebieskim, Mirosław Mędrzyk i w kasku białym Robert Fis. Mariusz Mędrzyk oczywiście. Oto Fis przed chwilą w kasku białym. Tutaj bliżej bandy na czwartym polu startowym Mariusz Mędrzyk. Dobry start Mędrzyka, bardzo dobry także Andersena i gospodarze na czele, na miejscu trzecim i czwartym zawodnicy Polonii, Ludwika Polonii Piła, ale w tej chwili zdecydowany atak Jarosława Hampela na pozycję Andersena, który spisuje się dzisiaj fatalnie. W tej chwili spada na czwarte miejsce Duńczyk, jeżdżący w barwach wrocławskiego Atlasa, zamyka całą stawkę. Na miejscu pierwszym jego kolega klubowy, Mariusz Mędrzyk. Obejrzał się Mario, gdzie jest jego kolega klubowy. Nic z tego nie wynika dobrego. Musi gnać do przodu. Drugi Hampel, trzeci Fis i ostatni Brian Andersen. Gdyby Cook nie jeździł dzisiaj w ważnych dla niego zawodach, które mogą go kwalifikować do finału przyszłorocznych rozgrywek Grand Prix, pewnie by się tu zameldował w miejsce Briana Andersena i z całą pewnością zaprezentowałby się znacznie lepiej. A to na Państwa ekranach Mariusz Mędrzyk, który gna po trzy punkty, który zdobywa w tej chwili te trzy punkty na miejscu drugim, jak mówiłem wcześniej, Jarosław Hampel, na miejscu trzecim Robert Fis, ostatni Brian Andersen, 3-3. No i ja myślę, że tym razem rzeczywiście te gwizdy są, nie wypada tak mówić, zasłużone od zawodnika tej klasy, tej miary, jak Brian Andersen, wymaga się nieco lepszej, nieco skuteczniejszej jazdy niż zaprezentował w wyścigu 13-3, 40-38 przed dwoma ostatnimi wyścigami prowadzenie Ludwika Polonii Piła. Ożywienie na widowni, bo wszyscy widzą, że Dariusz Szczek w wyścigu 14. To już prawie tradycja. Pojedzie na motocyklu Mariusza Mędrzyka. On próbuje te swoje motocykle od 2-3 miesięcy. Testuje właściwie 5 dni w tygodniu. Nic z tego nie wynika. Być może to jest sfera psychologiczna. Być może się czuje lepiej na tym motocyklu, który w zeszłym roku prowadził Mariusza do czołówki krajowej. To jest niezupełnie w tej chwili istotne. Najważniejsze, że jedzie Dariusz Leć w wyścigu 14 drugiego pola startowego w kasku czerwonym. Jego partnerem jest Piotr Winiarz, kask niebieski, czwarte pole startowe. I para zespołu Ludwika Polonii Piła to w kasku żółtym Chris Louis. Kask, jak mówiłem, żółty, pierwsze pole startowe Andy Smith. Kask biały, tor trzeci. Andy Smith, najbardziej doświadczony w tym całym towarzystwie. 25 maja skończył 34 lata, urodzony w Yorku, nieobliczalny zawodnik, potrafi, jak mówiłem wcześniej, wszystko wygrać z każdym, ale także i nieomal z każdym przegrać. A więc Chris Louis, Dariusz Śledź, Andy Smith, Piotr Winiarz, wyścig 14, dwupunktowe prowadzenie zespołu gości Ludwika Polonii Piła. Jeśli teraz Pilanie nie przegrają, będą mieli ogromną szansę na to, by się zrewanżować za trzypunktową porażkę na własnym torze. Ale wówczas wrocławianie, wtedy w roli gości, jeździli z Robertem Sabiną. Dzisiaj go zabrakło, podobnie jak tydzień temu w Toruniu. I to jest ogromna, ale to ogromna strata, ogromne osłabienie dla zespołu trenera Andrzeja Koselskiego. Państwo nerwowo ustawiają się, kopią, kopią, kopią i za chwilę taśma w górę, będzie wyścig 14.
Śledź, dobrze Śledź spojrzał, co się dzieje po jego prawej. Szeroko, szeroko Śledź na zobaczyć, kto wyjdzie. Jest Śledź na prowadzeniu, drugi Chris Loi, trzeci Andy Smith i Piotr Winiarz ostatni. Jeśli tak dojadą, to wyścig ostatni będzie decydował rzeczywiście o wszystkim. Będzie mógł być wynik remisowy, jak przewidywał Jacek Golot. Będzie mogło być zwycięstwo gospodarza i także wygrana zespołu Ludwika Polonii Piła. Kończą drugie okrążenie. Dariusz Śledź na miejscu pierwszym. Chris Loi, drugi, trzeci Andy Smith i Piotr Winiarz na miejscu czwartym. Spojrzał jeszcze raz Dariusz Śledź, obejrzał się, gdzie jest jego najgroźniejszy rywal, a gdzie jest partner przede wszystkim zespołu. Trzyma wewnętrzną, rozpoczęli ostatnie okrążenie. Ściga niesamowicie Śledzia Chris Loi. Próbuje po zewnętrznie, a może zrobić nożycę, wejść do krawężnika. Tak próbuje, ale i tak nie da rady. Trzy punkty dla Śledzia, dwa dla Chrisa Loi. Jeden punkt dla Andy Smitha, pozostaje bez punktu. Zrezygnował wcześniej z jazdy Piotr Winiarz. Już nie chce liczyć, który to jest rezultat 3-3 remisowy. W każdym razie 43, przepraszam, do 41. Dwupunktowe prowadzenie zespołu gości. I za chwilę wyścig 15-18. I jakby wszystko w tym wyścigu i w tym meczu zdarzyć się jeszcze może. Kończący dzisiejszy mecz Greg Hancock, kask czerwony, pierwsze pole startowe, kask żółty na drugim polu startowym Jacek Golob, potem Jacek Krzyżania, który kombinował z motocyklami, pierw chciał motocykl i Mariusza Węgrzyka, na którym wcześniej startowali inni zawodnicy, na przykład Dariusz Śledź, no ale w rezultacie powrócił do swojego wreszcie w kasku białym Rafał Dobrucki. Tor czwarty, więc jest bardzo nerwowo. Dwa punkty przewagi zespołu gości. Oto Greg Hancock dzisiaj jeżdżący rzeczywiście wspaniale. Tego Grega Hancocka, wspaniałego Kalifornijczyka, znają wszyscy sympatycy żużla na świecie. On tutaj się spisywał rewelacyjnie wcześniej, ale ten sezon ma wybitnie nieudane. Być może to przesiadka z GM-a na jad, ale wyścig 15 przed nami. Hancock przegrał start z Dobruckim. On tu pojedzie tak na pewno 1 lipca. Przegrany start, przegrany wyścig, przegrany mecz. Nie, ale walka, niesamowita walka. Hancock Dobrucki. I tutaj także o trzecie miejsce pomiędzy Jackiem Golobem i tym, który odszedł tak na sedno z bardzo mocno Jackiem Krzyżaniakiem. Ale to zbyt doświadczeni zawodnicy i Dobrucki, mimo tego wieku, Jacek Golob, żeby to odpuścić. I to Państwo, obejrzał się Rafał Dobrucki, spojrzał się Jacek Golob. Oni przyjechali, żeby się zrewanżować za przegraną Pilę i chyba się to gościom uda. Jeździli rzeczywiście bardzo równo, prezentowali dobrą klasę żużlową. Bardzo wyrównany zespół i to zwycięstwo im się po prostu w tym wyścigu należało, ale coś niesamowitego, no coś niesamowitego. Przewrócił się Rafał Dobrucki na ostatnim okrążeniu. Teraz atak po zewnętrznej. Nie da rady. Jacek Golob przewidział wynik remisowy. 4-2 dla gospodarzy. 45-45, ale powiem Państwu szczerze, współczuję Rafałowi Dobruckiemu. Jestem wrocławianinem, ale tak naprawdę zwycięstwo w tym meczu należało się gościom. Rafał Dobrucki jechał wspaniale, trzymali goście, wynik dla siebie bezpieczny i zobaczmy jeszcze raz. Nie wiem, co się stało, być mocno skontrował, oczywiście za mocno skontrował Rafał Dobrucki, to jego błąd, proszę Państwa. Także wynik jest sprawiedliwy, natomiast współczuję Rafałowi, współczuję Polonii, Ludwikowi Piła, ale miał rację Jacek Golob, jak mówił Arkowi Dziubkowi, 45-45, bo powiedział, że remis, innego być nie mogło. To jest ten wynik, który przewiduje. I w związku z tym nikt nie stracił, nikt nie wygrał tak do końca, ale wygrał na pewno ten człowiek,
proszę mi go pokazać. Greg Hancock, który dzisiaj był w ogóle fantastyczny, ten facet jadący w kasku czerwonym, wygrał 5 wyścigów, zdobył 15 punktów, remis w tym meczu i wszystko w tej lidze jest jeszcze możliwe, a kibice we Wrocławiu liczą na to, że Greg Hancock będzie jeździł tak do końca tego sezonu, jak do dzisiaj udowodnił kibicom nie tylko wrocławskim, jest po prostu wielki.